Cześć, nazywam się Janusz Pietryka, mieszkam w Zielonej Górze. Dziś będę malował fajny obrazek, znaczy pejzażyk, zboże pszeniczne, domek, drogę, no jakieś tam kury, krówka sobie będzie leżała tam dalej. To jest w sumie też ściągnięte z internetu jako wzór do namalowania. I zaczynam malować. Oczywiście dzisiaj trochę inną technikę przyjąłem do malowania, bo nakładam bardzo mocne kolory, od czerwonego, pomarańczu, żółtego. Nakładam. Chodzi o to, żeby uzyskać ten efekt właśnie bardzo gorącego lata. Na końcu właśnie mi to wyjdzie. Obraz to będzie wstawiony oczywiście jak zawsze na końcu filmu, który będzie już skończony. I maluję. Nakładam teraz bardzo intensywny kolor. Oczywiście to nie jest czarny, to jest wszystko mieszane. Pomarańcz, pomarańczowy, karminowy, taki buraczkowy nawet daje do mieszania kolorów. No i maluję. No i to jest dzisiaj obraz wielkości 40-60 cm. 40×60. No, ten błękit trochę taki dziwny to wychodzi, bo on jest znacznie ładniejszy na obrazie. No, obrazek postanowiłem podarować ten dzisiaj właśnie pani Jadzi na górze. W sumie obiecałem jej zimę, ale jakoś nie mam ochoty malować zimy. Nie wiem dlaczego. Może następny obraz taki zrobię. No i nakładam tu na niebo właśnie kolorki sobie. I to niebo będzie w końcowym rezultacie chyba najładniejsze dla mnie. Chociaż ta droga też fajnie wyjdzie. I nakładam kolor, to się warstwami nakłada. I w sumie na końcu zostawiam sobie takie drobne wykończenie. Tego już nie będę nagrywał, bo to takie dziubańko trochę będzie. Zajmie mi to przynajmniej godzinę na te wszystkie detale. A detale w sumie są zawsze najlepsze. Także nie będę się dzisiaj rozwodził na rozmówieniu o tym obrazku. No bo dzisiaj idę do pracy na godzinę bardzo późną na nockę i postanowiłem, zanim pójdę spać, jeszcze położę sobie podkład. Jutro wrócę z nocki i następny sobie namaluję na tą hałdę obrazową, sobie wrzucę i będę później je wykańczał. Także dużo nie będę mówił i na tym kończę. No to do usłyszenia i do zobaczenia na następnym moim obrazie. No to ciao, no nara.